Mistrz Chrzanowskiej Ligi Futsalu, zespół Megalo, sięgnął po drugi w tym sezonie tytuł. Jak co roku na zakończenie rozgrywek Magic Sport Chrzanowskiej Ligi Futsalu, 8 najlepszych drużyn sezonu wzięło udział w jednodniowym turnieju o Puchar Ligi. Zawody zostały rozegrane w dwóch grupach, po 4 zespoły każda, gdzie rywalizacja toczyła się na zasadzie każdy z każdym. W grupie A pierwsze miejsce zajął zespół Megalo, wyprzedzając drużynę z Wygiełzowa. Trzecie miejsce w grupie zajął Protektor, a ostatnie KS Orły. Rywalizację w grupie B dzięki trzem zwycięstwom wygrała drużyna Północy Chrzanów. Awans do półfinałów zapewniła sobie również drużyna Antalii, która wyprzedziła Pepes i Adi. W pierwszym półfinale Megalo pokonała Antalię 6-4. Spotkanie od pierwszych minut toczyło się pod dyktando mistrzów ligi, którym udało się szybko wyjść na kilkubramkowe prowadzenie i spokojnie utrzymać przewagę do ostatniego gwizdka. Drugi półfinał, w którym zmierzyły się zespoły Północy Chrzanów i Wygiełzowa, zakończył się sporą niespodzianką. Wygiełzów, zespół, który swoje spotkania rozgrywa w grupie Pocieszenia, pokonał drugą drużynę sezonu Północy Chrzanów 3-2. Jeszcze na kilka minut przed końcem spotkania Północ prowadziła 2-1 i była pewna gry w finale. Końcówka należała jednak do zawodników z Wygiełzowa, którzy w niesamowitych okolicznościach odrobili straty i zdołali strzelić zwycięskiego gola na wagę awansu do finału. W finale zawodów zespół Megalo nie pozostawił swojemu przeciwnikowi żadnych złudzeń i wygrał pewnie 7-1. Mistrzowie ligi, którzy po raz kolejny udowodnili, że nie mają sobie równych, zagrali szybką, zespołową i kombinacyjną piłkę. Mimo jednostronnego przebiegu meczu finałowego, gracze z Wygiełzowa mogą uznać turniej za bardzo udany. Zajęcie przez nich drugiego miejsca jest największą niespodzianką zawodów. W meczu o trzecie miejsce drużyna Północy, po zaciętym i wyrównanym spotkaniu, pokonała Antalię 3-2.